Telewizja Polska tuż przed startem jesiennej ramówki podjęła nieoczekiwane decyzje w sprawie programów TVP2. Mowa nie tylko o Tak to leciało, ale i Postaw na milion oraz nowym show Cudowne lata. Format z Barbarą Kurdej-Szatan w roli prowadzącej 6 września jednak nie zadebiutuje na antenie. Zmiany w programach TVP od wielu tygodni aż huczy o zmianach w najpopularniejszych formatach telewizji polskiej. Od początku roku zdążono wymienić prowadzących programy takie jak Pytanie na śniadanie, Wabong, Koło Fortuny czy Tak to leciało. Ostatnio potwierdzono też powrót Roberta Janowskiego do Jaka to melodia i ujawniono nowych trenerów oraz gospodarzy wszystkich odsłon The Voice. W jesiennej ramówce TVP, której start zbliża się wielkimi krokami, nie zabraknie także nowości. Jedną z nich jest program Cudowne lata. Jego gospodynią została wybrana Barbara Kurdej-Szatan. Nowy show oparty na włoskim formacie Boomerissima miał zadebiutować na antenie TVP2 w piątek 6 września o godzinie 20. Tak jednak ostatecznie się nie stanie. Telewizja Polska w ostatniej chwili podjęła decyzję o zmodyfikowaniu ramówki. TVP zmienia ramówkę Cudowne lata z Barbarą Kurdej-Szatan w roli prowadzącej będą nadawane w innym paśmie niż wcześniej zapowiadano. Program zacznie być pokazywany 8 września i będzie gościł na antenie premierowo co niedzielę o godzinie 16. Informuje portal Wirtualne Media. W piątki o 21:45 będą nadawane powtórki, zmiany nie ominęły też teleturniejów Tak to leciało i Postaw na milion. Ten pierwszy, zamiast Sławomira i Kairi, od września poprowadzi Kacper Kuszewski. Nowe odcinki nie będą pojawiać się jak wcześniej, bo miejsce programu zajmą wspomniane Cudowne lata. Tak to leciało, zostaje przeniesione na czwartek na godzinę 20:45. Emisja rozpocznie się 12 września. W związku z roszadami konieczne było znalezienie nowego miejsca także prowadzonemu przez Łukasza Nowickiego Postaw na milion. Lubiana gra, która miała być od września pokazywana w piątki o 22:00, została przesunięta w miejsce pierwotnie planowanej emisji Cudownych lat, a więc na piątek o 20:00. Pierwszy odcinek nowej serii pojawi się 6 września.